Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Lada chwila do Polski z zachodu wkroczy front atmosferyczny, który przyniesie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu na zachodzie i lokalnie w centrum Polski. Dobra wiadomość jest taka, że cały czas będzie ciepło. Nadchodząca noc na pewno bez przymrozków, temperatura od 4 do maksymalnie 7 stopni. Tutaj na zachodzie, a także lokalnie w regionach południowych przewidujemy przelotne opady deszczu. Poza tym chmur stopniowo będzie przybywać, ale padać jeszcze nie powinno. W regionie łódzkim noc pochmurna, bez opadów, z temperaturą całkiem przyjemną, bo to około 6 stopni. Ciśnienie za to coraz niższe i będzie spadać na barometrach 1005 hektopaskali. Jutro parasole na pewno przydadzą się w regionach zachodnich, a także w Polsce centralnej. Pomiędzy opadami mamy szansę na chwilę ze słońcem, natomiast zdecydowanie najładniejsza pogoda na południu i na wschodzie, tam opady na pewno nie dotrą. I temperatura nareszcie przyjemna, od 11 do maksymalnie 15 stopni, najcieplej będzie w centrum, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. W regionie łódzkim między innymi ta najwyższa temperatura 15 stopni. Parasol warto mieć przy sobie, to będzie raczej pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu, ale czasami przez chmury będzie przebijać się słońce. Ciśnienie z tendencją spadkową na barometrach 1003 hektopaskale, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejne dni w naszym regionie też będą ciepłe. Na termometrach od 12 do 15 stopni, jednak każdego dnia musimy liczyć się z opadami deszczu. Na szczęście przebłysków słońca też nie zabraknie. A zdecydowana poprawa pogody w kolejny weekend. Dziękuję Państwu za spotkanie, życzę miłego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.